Okej, jesteśmy live. Cześć Ewa. Cześć Darku. Witamy Was w piątkowy, w piątek, piątkowe spotkania z księgową, czy kawa, krótka kawa z księgową, zawsze na jednym czy dwóch pytaniach do Ewy. Zaczynamy taki nowy cykl, Zapytaj księgową. Było bardzo dużo pytań po spotkaniu z Ewą i tak doszliśmy do, pomysł nam przyszedł, żeby zrobić taki nowy koncept. Co piątek będziemy się spotykali na 5-10 minut, aby odpowiedzieć jedno, dwa pytania od Was. I przygotowaliśmy w tym tygodniu, mamy dwa pytania. Na pewno to się rozkręci. Jak nie będą żadne pytania, to po prostu coś od nas pójdzie, co będzie ciekawego. A tak, jak macie jakieś pytanie, to pisać po prostu do nas i będziemy na te pytania odpowiadać. Ma to być krótkie, 5-10 minut w zależności, takie krótkie spotkanie z Ewą. Tak, bardzo chętnie odpowiem na te pytania. One się powtarzają. U nas tak samo w biurze te pytania często bardzo się powtarzają, co po niektóre pytania się bardzo się powtarzają. Ja na swojej stronie biura rachunkowego czasami na te pytania robię krótki opis. Nie zawsze da się odpowiedzieć na te pytania pisząc, bo trzeba by było bardzo długi tekst pisać, dlatego fajny pomysł, Darku, naprawdę, żeby krótko opowiedzieć, bo opowiadając jest to po prostu szybciej. No pomysł podsunęła nam Adriana i tak załapaliśmy go. Bardzo fajny pomysł. Okej, ma być szybko, krótko. Pierwsze pytanie. Robert z Hanoweru zadał takie pytanie, co można odliczyć od podatku? I to jest takie pytanie trochę, bo na pewno na ten temat byś mogła całą noc opowiadać. Nie było konkretne, ja też nie spytałem, czy ma firmę, jakie ma po prostu skąd przychodzą dochody, ale tak krótko może coś najważniejszego na ten temat, jak mogłabyś powiedzieć. No właśnie, o to się rozchodzi, że dobrze by było zawsze wiedzieć, skąd są dochody, z jakiego źródła, czy ten ktoś prowadzi firmę, czy ten ktoś pracuje na etacie gdziekolwiek, bo tych kosztów jest naprawdę bardzo dużo. To ja w takim razie odpowiem ogólnikowo, to znaczy, że jak mogą odliczyć wszyscy, obojętnie czy Robert prowadzi firmę, czy jest na etacie, czy skądś inąd ma jeszcze jakieś dochody. Na pewno można odliczyć wszystkie ubezpieczenia. Może nie wszystkie, ale prawie wszystkie ubezpieczenia można odliczyć. To są takie ubezpieczenia jak ubezpieczenia na życie, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenia rentowe. Te dodatkowe ubezpieczenia to na przykład jest ubezpieczenie na auto, które ten, kto posiada auto, może sobie to ubezpieczenie odliczyć. Nie można odliczyć sobie kasko, można odliczyć sobie tylko te Haftpflicht, tą część, gdzie jest Haftpflicht. Wszystkie inne Haftpflicht też można odliczać. Co jeszcze? No z ubezpieczeń naprawdę prawie wszystkie ubezpieczenia można odliczyć. Nie można odliczyć ubezpieczeń, które są ubezpieczeniami na rzeczy. Tylko te właściwie na nas, na ludzi, tak? Czyli na przykład Hausrat jest ubezpieczeniem na rzecz, tego nie da się już odliczyć. Następną rzeczą to są wszystkie koszty, które są zdrowotne, czyli lekarstwa na przykład, na to trzeba zbierać wszystkie rachunki, czyli jak idziemy do lekarza i płacimy tam za wizytę, czasem tak się zdarza, czy idziemy do dentysty, to musimy wziąć rachunek, ten rachunek można odliczyć. Jeśli chodzi o lekarstwa, tak samo, trzeba wziąć rachunek za dane lekarstwo w aptece i można je wtedy odliczyć. To mogą być różne rehabilitacje, to mogą być jakieś masaże lecznicze, także wszystkie rzeczy, które są związane ze zdrowiem, można odliczyć. Trzeba mieć na to rachunek. Jedyną rzeczą, na którą nie trzeba mieć żadnego dowodu, czyli na przykład są to dojazdy do lekarza, bo czasami one są dalekie, albo dojazdy na przykład do apteki, czy na jakieś, jak to było, sanatoria. Tam się rozlicza 30 centów za kilometr. Taki jest ryczałtowa stawka. Także wszystkie te koszty zdrowotne może odliczyć każdy. Co jeszcze?
jeśli do naszego domu przychodzi ktoś, kto robi nam usługę jakąś w domu, czyli na przykład coś nam naprawia, coś nam montuje, jakieś przeglądy pieców czy kominiarz, jak przychodzi, te wszystkie rzeczy można odliczyć. Tutaj jest bardzo ważne, wiadomo, że trzeba wziąć na to rachunek, nie wolno go płacić gotówką, dlatego że jeśli on jest zapłacony gotówką, nie da się jego wtedy odliczyć. To muszą być przelewy do banku i ten przelew do banku też w razie potrzeby urzędowi skarbowemu trzeba przedstawić, tak? Także to są naprawdę bardzo różne usługi, bo jeśli mamy kota albo psa i ktoś przychodzi do nas do domu popilnować nam tego kota lub psa i wystawi nam za to rachunek, to też można odliczyć. Także to są takie wyjątkowe rzeczy. No i co jeszcze można odliczyć? Darowizny. Wszelakie darowizny, które dajemy na jakieś datki, na organizacje przeróżne, też możemy odliczyć od podatku. To są bardzo fajne koszty, które można odliczyć od podatku. To są takie rzeczy, które przychodzą mi w tej chwili do głowy na szybko, które każdy z nas może odliczyć bez względu na to, z jakiego źródła ma dochód. Czyli po prostu zbierać wszystkie rachunki, a księgowa już to wszystko sama Tak, zrealizuje. jak najwięcej dowodów na takie rzeczy, tak. My mamy w biurze na przykład przygotowaną, ale też na internecie można znaleźć taką checklistę, jak ja to nazywam. I na internecie, tak jak mówię, też można znaleźć, można napisać do nas do biura, taką checklistę można otrzymać. Na tej checkliście są właśnie wymienione te koszty, wszystkie, które można by było odliczyć. I po prostu trzeba sprawdzić sobie, czy jakieś koszty ktoś miał w danym roku. A ja mówię zawsze na zapas, proszę sobie założyć jakiś, jak mówi się, ordner, segregator, lub koszulkę, lub pudełko, wrzucać tam po prostu te wszystkie rachunki. My później wybieramy, co można, co nie można i tak jest dobrze. Okej, okay, dziękujemy. W imieniu Roberta, Robert, jak będzie miał jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, to na pewno się jeszcze zgłosi, Bardziej bo... konkretne nie ma sprawy. Właśnie. I drugie pytanie dzisiaj jest, Monika z Rosenheim potrzebuje takiej porady, prowadzi firmę jako jednoosobowa osoba? Jednoosobowa firma, tak? Osobowa firma i w przyszłości niedługo chce się przeprowadzić w nowy Bundesland. I teraz ma Nowe pytanie, województwo, okej. jak to będzie wyglądało? Potrzebuje nowego Steuerberatera? Jak to wygląda sprawy z finansantem? Czy Steuerberater to wszystko robi? No przede wszystkim to, jeśli to jest jeszcze w dodatku Bundesland inny, ona musi przemeldować tą firmę. To znaczy tak, jeszcze jedna rzecz ważna. Czy ona się przeprowadza prywatnie, czy zabiera firmę ze sobą? Bo firma może zostać pod starym adresem. To jest też taka kwestia, gdzie nie wiadomo. Okej, okay, ale jeśli przypuszczam, że jeśli to jest jednoosobowa firma, ona tą firmę zabiera ze sobą z tą przeprowadzką prywatną. I teraz tak, tą firmę musi przemeldować. Odmeldować musi ze starego adresu i przemeldować na nowy adres musi. Czyli musi pójść do Gewerbeamtu. Ten Gewerbeamt najczęściej jest w Urzędzie Miasta, w Rathausie albo w Gemeindzie. I tam przemeldowuje tą firmę pod ten nowy adres. No i teraz tak, musi wypełnić dokumenty, ponieważ będzie podlegała pod nowy urząd skarbowy. Ze zmianą adresu, jeszcze szczególnie jeśli to jest nowy Bundesland, ona dostanie po prostu nowy Steuernummer. Po polsku, Idzie to to chyba bodajże jest. Proszę. Powiem jeszcze raz? automatycznie to idzie, czy? Nie zawsze. Nie zawsze. Powinien ten Gewerbeamt powiadomić nowy urząd skarbowy, że jakaś nowa firma się zarejestrowała. Tak, ale nie zawsze tak jest. Ja naprawdę z doświadczenia wiem, że nie zawsze tak jest i niektóre osoby czekają, aż dostaną dokumenty do wypełnienia z urzędu skarbowego, a jeśli nie mają nowego numeru, nie mogą wystawiać rachunków. Tak? Bo jest to nieprawidłowe. Mogą wystawiać na ten stary, ale to jest nieprawidłowe, bo już mają przemeldowaną firmę. Także dobrze jest, jeśli samemu się zaopiekuje. No i tu ten Steuerberater.
Steuerberater może oczywiście to wszystko załatwić za tą panią Monikę, tak? Panią Monikę chyba. Pani Monika była. Oczywiście, że tak. I nie musi zmieniać Steuerberatera. Jeśli jest zadowolona ze starego Steuerberatera, nie musi go zmieniać. To nie ma że kompletnie żadnego znaczenia, skąd pochodzi Steuerberater. I to nie musi być najbliższy według miejsca zamieszkania, tylko po prostu ma zaufanie do tego starego, choćby to było 500-800 kilometrów. Nie ma żadnej różnicy. I Steuerberater oczywiście, że może jej pomóc w tym całym przemeldowaniu i w tej całej papierkowej robocie, dlatego że tak jak mówię, musi otrzymać nowy Steuer numer, bo będzie teraz podlegała po prostu pod nowy urząd skarbowy. Dziękuję, Ewa. Mam nadzieję, że jakoś tak obrazowo to powiedziałam. Jest to nasze pierwsze spotkanie, jeszcze raz powtarzam, z cyklu spotkanie, piątkowe spotkanie z księgową. Jak słuchać przed chwilą, tu się gęś u mnie w stawie odezwała. Ja już mam fajrant i będziemy się zawsze spotykać około 17, między 17 a 18 w każdy piątek i na pewno się zdarzy, że Ewę zastaniemy kiedyś w aucie, bo są to spontaniczne spotkania. Ja już mam fajrant, dlatego siedzę sobie w ogródku i jeszcze raz dziękujemy i macie pytania, to pisać i w przyszłym tygodniu w piątek widzimy się znowu. Dziękujemy, żeby... Dziękuję Ci bardzo, Darku, i tak jak mówię, jak macie pytania, bardzo chętnie. Pozdrawiamy, wspaniałego weekendu. Wspaniałego weekendu właśnie, życzę Wam wszystkim też.